Podcast rowerowy wspiera kampanię społeczną Trzymaj Pion, prowadzoną przez Grupę Żywiec. Głównym celem kampanii jest promowanie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, wzmacnianie prawidłowych postaw podczas picia oraz szerzenie niezbędnej wiedzy dotyczącej bezpiecznych zachowań. Odwiedź stronę trzymajpion.pl, aby dowiedzieć się więcej. Klikalny link znajdziesz w opisie tego odcinka. Partnerem audiobookowych odcinków podcastu Rowerowego jest Empik Go. Sprawdź opis odcinka, aby dowiedzieć się więcej. Empig Go prezentuje. Irborne Media. Produkcja oryginalna Earborn Media. Cześć dzień dobry, z tej strony mikrofonu Piotr Peszko, a to kolejny odcinek podcastu rowerowego i tym razem mam dla was nie lada gratkę. Nie rada gratkę, bo wracamy z serią audiobooków i pierwszy to audiobook, którego nie dostaniecie nigdzie tylko w podcaście rowerowym. Historia Joanny Rumińskiej, która w tym roku wzięła udział w wyścigu Via Race. Via Race to no, niezły monument, bym powiedział, jeżeli chodzi o ultramaratony. 4000 km z Hiszpanii do Włoch. Trasa inspirowana jest postacią Hannibala i historią jego wojen z Rzymem. Tegoroczna edycja była pierwszą z trzech zaplanowanych. W przyszłym roku trasa będzie z kolei wzorowana na podbojach Juliusza Cezara, prowadząc z południa Włoch do Holandii. W inauguracyjnej edycji wyścigu wzięło udział co ciekawe czterech Polaków, w tym właśnie Joanna Rumińska-Pietrzyk, która wygrała rywalizację wśród kobiet i której relacje Będziecie mieli okazję poznać. Rok wcześniej Joanna zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji kobiet, na przykład w Transkontynentalu, a jest to jeden z najbardziej prestiżowych wyścigów ultra na świecie. Joannę też możecie pamiętać z relacji naszej z zimowego przejazdu z Helu na głodówkę. No i Myślę, że Joanna jest najskromniejszą osobą ze wszystkich, które mogłem przedstawić w podcaście i będziemy mieć okazję też o tym porozmawiać. A co jeszcze zrobiłem w międzyczasie przygotowując się do tego odcinka, to pokusiłem się o napisanie do zespołu organizującego VR Race i z... poprosiłem ich o opinię na temat Joanny i posłuchajcie co napisali. Joanna is a great champion. A seriously tough woman, both physically and mentally. too modest we imagine her wearing a suit of armor riding a horse and fearlessly charging through the countries some people called her the terminator i'm sure she learned a lot and she will be even stronger next year when other strong women such as sas and nikki return with an even bigger field mr mr dla joanne uh, mio do dojewa Zanurzmy się w historię tegorocznego wyścigu via Race. Po południu pojawił się wiatr. Wiał z nadrozgrzanych do białości równin, ale niósł ulgę, bo kierunek miał północno zachodni, a ja jechałam ze wschodniego wybrzeża Hiszpanii w interior. Do Madrytu, więc nie tylko dawał przyjemne, choć złudne wrażenie chłodzenia, ale i pomagał. Wkrótce jednak zmienił swój kierunek i zaczął wiać w twarz, tłocząc przez usta i nos nagrzane tropikalnym ukropem powietrze. Gdybym zrobiła głębszy wdech, chyba poparzyłoby mi płuca. Wyświetlacze temperatury po drodze pokazywały 43 stopnie. Zamocowana na kierownicy nawigacja twierdziła, że jest 50 stopni. Moje ciało zaś chyba zaczęło ulegać mumifikacji, bo koszulka i spodenki nie nosiły śladów solnych wykwitów. Nie byłam pewna, o czym to świadczy. Czy, że mój organizm tak dobrze chomikuje sód i potas, czy też, że wyzbył się już wszystkich pierwiastków i za chwilę eksploduje z suchym trzaskiem jak jakiś kapiszon. Na stacjach benzynowych, którymi cywilizacja ratowała nas na szczęście w miarowych odstępach nie dłuższych niż dwie godziny, oferując placebo w postaci koli i worków z kostkami lodu, zmienił się temat narzekań. Upał zszedł na drugi plan. Teraz naszym wrogiem stał się fucking wind. Tempo już i tak rozczarowująco słabe jak na początek wyścigu, jeszcze bardziej zaczęło się ślimaczyć. Każdy obrót korby kosztował mnóstwo sił, a niewiele przynosił. Zbliżał się wieczór, a ja miałem przejechane może 200 z czterech tysięcy kilometrów, które mnie czekały i byłam ledwo żywa. Via Race to wyścig rowerowy z południa Hiszpanii na południe Włoch, przez wszystkie poważne pasma górskie po drodze: Picos de Europa, Pireneje, Masyw Centralny, Alpy i Apeniny. 4000 tysiące kilometrów, 40 czterdzieści tysięcy metrów przewyższenia, 4,5 i Everestu jak nic. Na zaplanowanej na komputerze trasie, bo wija to wyścig w konwencji samowystarczalnej, co nie tylko oznacza jazdę w pojedynkę i zakaz korzystania z pomocy z zewnątrz, ale i konieczność zaplanowania własnej trasy między punktami kontrolnymi wyznaczonymi przez organizatora. Te wszystkie pagórki, góry i szczyty wyglądały jak zapis elektrokardiogramu bardzo chorego człowieka. Tu jakieś załamki, tu jakieś piki, tu jakieś arytmie... Długo ślęczałam nad trasą, więc podczas jazdy niemal każdą z tych kresek będę pamiętać, często irytując się, gdy parę centymetrów na mapie okazywało się być żmudnym, wielogodzinnym podjazdem. Wystartowaliśmy o dziewiątej rano w sobotę i pod policyjną eskortą sprawnie dotarliśmy do granic Kartageny. Policjant zasalutował nam na pożegnanie. W kraju Don Quixota widać nawet wariatów wypada godnie wyprawić w drogę. Pierwsze 50 kilometrów nie oferowało wielu atrakcji. Trasa biegła nad morską równiną, wśród plantacji drzew oliwnych i Bóg wie czego jeszcze, bo spękana suszą ziemia nie wyglądała, jakby była w stanie cokolwiek urodzić. Upraw doglądali robotnicy z Afryki, którzy wyłaniali się z ektoplazmy falujących od coraz większego słońca pól i poruszali się w letargicznym tempie. Może przez skwara, może dlatego, że już wiedzieli, iż dotarcie tu na te pustynne peryferia ich losu znacząco nie odmieni. Gdy później będę przykładać po raz któryś telefon do terminala płatniczego na stacji benzynowej, pomyślę, że tylko na zimne napoje wydałam dziś wielokrotnie więcej niż wynosi ich dniówka. Przed Murcją wyrasta pasmo wzgórz, które łagodnymi podjazdami wśród karłowatych drzew, dających chwilami upragniony cień, wyprowadzają nas ku interiorowi Hiszpanii. Przez kolejne 200 kilometrów cały czas wspinamy się wśród coraz bardziej monochromatycznych krajobrazów często starymi drogami wzdłuż autostrad, którymi sznury samochodów jadą zapewne na wakacje. Szum silników miesza się z piłującym brzękiem cykat. Po pewnym czasie ta kakofonia stanie się torturą dla coraz bardziej zmęczonego układu nerwowego, ale jeszcze straszniej zrobi się, gdy nawet cykady zamilkną w popołudniowym skwarze. Only mad dogs and Englishmen go out in the midday sun powtarzam sobie dla poprawy humoru, ale po chwili i ta rymowanka mnie zmęczy, a nie będzie chciała mi z głowy wyjść, stając się kolejnym źródłem udręki. W sumie to dobrze, bo przestaję na chwilę myśleć o upale, piekących stopach i tym uczuciu pragnienia, którego nie potrafię niczym ugasić. Pod górną rurą ramy rowerowej mam zamontowany dwulitrowy bukłak. Starcza mi na godzinę, może dwie jazdy. Szaleństwo. Nigdy tyle nie piłam, gdy patrzę na mój brzuch, mam wrażenie, że za chwilę wybuchnie od tej ekstrawagancji. Piję, piję i napić się nie mogę. Pamiętam o elektrolitach. W pewnym sensie moje nawadnianie jest wzorowe, niemniej nic nie zapewnia takiej natychmiastowej gratyfikacji co zimna kola. Popasy na stacjach benzynowych starczają na chwilę, po kwadransie, może pół godzinie uczucie pragnienia wraca i wymusza kolejny postój. Efektywność jazdy jest żadna, a stosunek czasu jazdy do przerw mógłby służyć za negatywny przykład tego, jak nie należy jeździć w wyścigu w ultra. Gdy jednak na której ze stacji benzynowych spotykam organizatorów, dowiaduje się, że niektórzy zawodnicy przeczekują upał w hotelach, bo nie są w stanie jechać w tych warunkach. Przerwa po paru godzinach od startu jest rzeczą zupełnie niespotykaną. Myślę sobie wtedy, że może i cierpię jak inni, ale chyba jednak nieźle w tym piekielnym upale sobie radzę. Jakby na potwierdzenie na stację wpada inna uczestniczka wyścigu, jedna z siedmiu kobiet, które wystartowały. Otwiera szybkim ruchem drzwi zamrażarki i stoi dobrą chwilę w mroźnych oparach, jakby się zastanawiała, czy nie zamknąć się w środku. Wreszcie bierze worek lodu, wsadza go pod koszulkę i z ulgą siada. Gdy mnie dostrzega, patrzy z pewnym niedowierzaniem. Chyba ją drażnię tym, że trzymam się całkiem dobrze. Wiem, że moja przewaga jest tylko chwilowa, ale nie mogę sobie podarować, aby jeszcze dobitniej jej nie zademonstrować, więc przechadzam się nonszalancko między stolikami i żartuję sobie z fotografem, choć przecież najchętniej sama zwinęłabym się w kłębek i zasnęła. Organizator twierdzi, że skwar zatrzyma się na górach kastylijskich za Madrytem. Jak już tam dojedziecie, temperatury nie powinny przekraczać 35 stopni. Pociesza. A upału następuje około godziny 18.00. Jakby kończący się dzień chciał nas dorżnąć. No ale w końcu pojawia się nadzieja. Zachodzące słońce wysyca barwami sepi spłowiały krajobraz i przynosi upragnioną noc. Pozornie wszystko sprzyja, by nadrabiać stracone na niezliczonych postojach kilometry: temperatura, wiatr, który się uspokoił, księżyc świecący jak dobra lampka, płaska aż do Madrytu droga. Ale jazda. Mi się nie klei. Jak zawsze po pierwszych dwunastu godzinach jazdy tracę zdolność jedzenia, a potem też picia. Tego, że żołądek mnie zawiedzie, mogę być pewna jak Chrystus zdrady Tomasza. Ten stan potrwa przez całą noc. Ze wschodem słońca moje kłopoty się skończą i odrodzę się jak jakiś chrzeniony feniks, no ale najpierw muszę jakoś do rana przetrzymać. Piorę łyk izo i z trudem opanowuję odruch wymiotny. Trzymam w ustach, żeby choć trochę wchłonąć przez błony śluzowe, połykam. Cofka, chwilowa ulga jedziemy dalej. I tymi mikrocyklami toczę się ku wschodowi słońca. O dziwo, choć mam poczucie, że w wlokę się niemiłosiernie, wolno okaże się, że po nocy wskoczę do pierwszej dziesiątki klasyfikacji generalnej. Rano wyjałowiona docieram do Madrytu, gdzie jem i piję na ile tylko pozwala skurczony żołądek. Na horyzoncie srożą się zapowiadane góry kastylijskie, systema central, które mają być cezurą oddzielającą płaską i górzystą część wyścigu, ale i zaporą, przed piekielnym upałem południa. Później okaże się, że gorąc pokonał i tę barierę, dopadając również na północy tych, którzy jechali wolniej. Już wyjazd z Madrytu zwiastuje ciężki dzień wspinania się. Ulice stają się coraz stromsze, gradienty sięgają kilkunastu procent, a mnie wcale nie dziwi, gdy mijam stację metra o nazwie San Francisco. Na położoną na wysokości prawie dwóch tysięcy metrów przełęcz Puerto de Navaserrada wjeżdżam w sznurze samochodów. Jest niedziela, ludzie uciekają z miasta w góry, więc ten ruch jest zrozumiały, co nie zmienia faktu, że jazda w spalinach, hałasie i upale mocno testuje odporność układu nerwowego. Każdy kilometr podjazdu, a jest ich chyba 20, jest oznaczony specjalnymi tabliczkami, które wytyczają kolejne stacje tej męki. W nagrodę czeka mnie przepiękny zjazd do Segowi, słynnymi z Wuelty serpentynami, a później jazda w kierunku Mesety. Na wyznaczonym śladzie będzie miała komiczny kształt kapelusza, a może węża, który połknął słonia. Ostry podjazd z Valadolid 20 km płaskie jak stół, i zjazd na północ w kierunku Picos de Europa, przez miejscowości, których nazwy przywołują wspomnienia mojej i Bartka wyprawy drogą świętego Jakuba sprzed 20 lat. Na Mesetę wjeżdżam wieczorem drugiego dnia. Wieje chłodny wiatr, jak to na płaskowyżu, i po raz pierwszy jest mi zimno. Ale też wreszcie czuję, że łapie właściwy rytm. Przestaje się siłować z trasą, z rowerem, ze sobą. Niczego nie kalkuluję, po prostu jadę srebrną od poświaty księżyca drogą, patrząc na światła cywilizacji gdzieś tam w dole, jakbym była na dachu świata. Gdy już zbliżam się do krawędzi kapelusza, zauważam przystanek autobusowy. Ma szyby w oknach i drzwi, a w środku jest przytulnie i tak czysto, że nie potrafię oprzeć się wrażeniu, iż czynię dyshonor temu miejscu moją nieumytą osobą. Moszczę się i ustawiam budzik na półtorej godziny. Będzie to mój pierwszy sen od początku wyścigu. Choć jest już dobrze po północy, musiałam moim krzątaniem wywabić kogoś z okolicznego domu. Być może kogoś, kto o utrzymanie przystanków w takiej schludności. Światło latarki omiata wnętrze mojego schronienia, ale nie przejmuję się tym zanadto. Macham tylko przyjaźnie ręką, słyszę oddalające się kroki, więc przewracam się na bok na twardej ławce, ale zanim zamknę oczy... Kontempluje zabytkową konstrukcję naprzeciwko przystanku, zastanawiając się, czy jest to wieża ciśnień. Gdy ja będę spała w odległym o pięć godzin drogi Valadolid, prawdopodobnie pijany kierowca wiedzie w moją najgroźniejszą rywalkę i ucieknie, zostawiając ją bez pomocy. Niki ze złamaną nogą trafi do szpitala i na tym jej wyścig się zakończy. Położone na północy Hiszpanii góry Picos de Europa były niegdyś widokiem wyczekiwanym przez żeglarzy, ale radość z rychłego powrotu do domu mogła być przedwczesna, bo białe, wapienne szczyty wznoszą się wysoko, nawet na 2600 metrów, musiały więc być widoczne z daleka i wiele jeszcze mogło się zdarzyć po drodze. Mnie nic się nie przydarzyło, ale i też ja nigdzie nie wracałem. Gdy dojeżdżałam do pierwszego punktu kontrolnego w PICOS, licznik wskazywał przejechany dystans 850 km, czyli przede mną było jeszcze prawie 3200 km. Wolałam za bardzo o tym nie myśleć, więc skupiłem się na znalezieniu śniadania, bo zjedzony po noclegu w mesecie banan został spalony do ostatniej kalorii i solidnie doskwierał mi głód. Gdy jednak wreszcie trafiłam na otwartą kawiarnię, nic w niej nie dało się kupić do jedzenia poza pakowanymi w celofan magdalenkami. Były paskudne, ale zjadłam ich chyba pięć popijając z trzema kawami. Kolejne dwa ciastka upycham do kieszonek koszulki, lecz wyrzucę je z ulgą, gdy po paru godzinach nad zaporą w Rianio udaje mi się znaleźć porządne miejsce serwujące pajdy chleba z hamonem. Nie da się ukryć, że zlekceważyłam de Europa. Być może dlatego, że na zaplanowanym śladzie prezentowały się mało imponująco na tle następnych w kolejce Pirenejów, a o Alpach nie wspominając. Najwyższy punkt, na który mieliśmy wjechać był położony na budzącej umiarkowany respekt wysokości 1560 metrów. Niepokoić mógł tylko fakt, że stamtąd czekał długi, bo 30-kilometrowy zjazd na niecałe 300 metrów, a potem równie długa wspinaczka na 1300 metrów. Na mapie ta sekwencja przedstawia się jak rozwarta paszcza jakiegoś bezzębnego stwora, który czeka, żeby go nakarmić. Wygląda to tak cudacznie, że przy planowaniu trasy dwa razy sprawdzam, czy aby czegoś nie pomyliłam. Pierwszy punkt kontrolny zaliczam na doskonałym szóstym, czy tam siódmym miejscu w stawce 80 zawodników. Nie mam pojęcia, jak to się stało, ale wiem, że jest to anomalia i odtąd będę już tylko osuwać się w klasyfikacji. Po wypadku Niki, stawka kobieca jest natomiast nieszczególnie ekscytująca. Kolejna dziewczyna jest daleko za mną. To się zmieni, ale póki co moszczę się komfortowo na pierwszym miejscu i mogę sobie pozwolić na sporą nonszalancję w jeździe. Po tym pierwszym punkcie kontrolnym wszystko jednak zaczęło się chrzanić. Gdy wjeżdżam na sztuczne jezioro Remolina, które jest tak wielkie, że wygląda jakby miało się wylać za horyzont, spodziewam się zjazdu, bo tak zapamiętałam ten fragment na mapie, ale zjazdu nie ma. Są za to niekończące się podjazdy i podjaździki w dusznych wąwozach, które drenują siły i odbierają chęć do czegokolwiek. To były te wszystkie malutkie załamki na śladzie wytyczanym na ekranie komputera. Uczciwość każe mi przyznać, że krajobrazy zyskują na atrakcyjności wprost proporcjonalnie do skali trudności. Im wyżej wjeżdżam, tym bardziej zbliżam się do wapiennych grzebieni, które kontemplowałam jeszcze niedawno temu z dołu, ale też do zielonych łąk, które zaskakują soczystością po tych wszystkich żmudnych kilometrach przez spalone równiny interioru Hiszpanii. Jestem jednak zupełnie obojętna na uroki okolicy. Jedzie mi się tak mozolnie, że tracę nadzieję, iż kiedykolwiek z tych pożal się Boże gór wyjadę. Gdyby istniała giełda tras, chętnie dałabym anons. Aaa. A, a. zamienię trasę bardzo atrakcyjną, ale górzystą na niekoniecznie atrakcyjną, ale płaską. Może być mazowsze. Nie wyprę faktu, że się wlokę, jako że w te przeklęte góry wjeżdżam z przodu stawki, teraz mam wrażenie, że wszyscy mnie wyprzedzają. Niektórzy napierają tak mocno, że mijają mnie bez słowa. Albo mnie nie widzą, albo uznają, że skoro jadę ślimaczym tempem, to jestem jakąś tam rowerową turystką. Na poprawę humoru zabawiam się układaniem wierszyków o samej sobie. W końcu znajduję satysfakcjonujący rym. An old hack with a big back. Wagą mój objuczony rower zapewne lokuje się w niechlubnej czołówce. Zawodniczka też nieszczególnie wycieniowana, więc e, tworzymy w tych górach tandem idealny. Jedno warte drugiego. Gdy wreszcie pod koniec dnia zostawiam Picos za sobą, na drogowskazach zaczynają pojawiać się nazwy, które znam z wyprawy do Hiszpanii sprzed 20 lat: Puente La Reina, Pampeluna, Logornio. Wieczór zachwyca ferią ciepłych barw, z którymi kontrastuje koścista biel wschodzącego księżyca, ale ja już wiem, że gdy ten spektakl się skończy i przyjdzie noc, opadnę z sił i uwalę się byle gdzie. Bez sensu. Przejechałam ponad tysiąc kilometrów, spałam tylko półtorej godziny na przystanku autobusowym. Potrzebuję prysznica, potrzebuję ściągnąć te cholerne spodenki i z gołym tyłkiem poleżeć w pościeli, bo choć Pilnie dbam o higienę, w toaletach, na stacjach benzynowych i w knajpach upał sprawia, że pojawiają się odparzenia. Wiercę się cały czas na siodełku, a częste terkotanie tylnej piasty świadczy o tym, że co chwilę puszczam pedały, szukając komfortowej pozycji. Zaczyna się zawsze tak samo, jakby w spodenkach wykiełkowały ręka piasku. Skóra robi się czerwona i tkliwa, potem pojawia się otwarta rana, a gdy ból staje się nie do wytrzymania, trzeba się z wyścigu wycofać. W mijanych miejscowościach wypatruję więc hotelu, ale o szczęściu mogę mówić, gdy widzę sklep spożywczy. O tej porze zresztą dawno już zamknięty. Niech diabli wezmą tę prowincję. Gdy godzę się z myślą, że nic nie znajdę w oddali, na zupełnym pustkowiu dostrzegam neon z pulsującym napisem Habitation. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka audiobooka i mam nadzieję, że był on dla Ciebie równie dobrą przygodą podczas słuchania jak dla mnie podczas nagrywania i że za dwa tygodnie... Dołączysz do kolejnej części. Pamiętajcie proszę o tym, że odcinki podcastu rowerowego wychodzą co wtorek i będziemy sobie teraz nasze rozmowy i przemyślenia przeplatać właśnie audiobookami. A szykuje się też kilka niezłych perełek związanych z różnego rodzaju wyprawami, historiami, maratonami, więc nie zapomnijcie, żeby. Podcast subskrybować, a także, jeżeli macie tylko taką możliwość i chęć, żeby wesprzeć go na przykład w Patronajcie, albo zostawiając opinię, komentarz, lajka, podając pod odcinki dalej. To wszystko sprawia, że chce się nam robić kolejne odcinki. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia za tydzień. Podcast rowerowy wspiera kampanię społeczną Trzymaj Pion, prowadzoną przez grupę Żywiec. Odwiedź stronę trzymajpion.pl, aby dowiedzieć się więcej. Klikalny link znajdziesz w opisie tego odcinka. Airborne Media. Produkcja oryginalna Earborn Media.